29 października, witam wszystkich. Około godziny 12. Tak wygląda właśnie pakowanie się kierowcy po 2 tygodniach obecności w domu. Wychodząc z auta, wypakowałem się, teraz się pakuję. Słuchajcie, te trofea, które widzicie tutaj z tyłu, to są moje trofea związane z wędkarstwem wyczynowym. Jak kiedyś mi czas bardziej pozwalał, były inne czasy, system pracy, takie sukcesy odnosiłem. Moje, jak i również dzieci. Kwiatek to jest pamiątka dla mojej małżonki, którą przywiozłem z czasów, w których byłem, widzieliście post, jak Zośka siedziała mi na kolanach, ja skały brzuchem rozpychałem. Słuchajcie, jeszcze jedna taka ciekawostka. Teraz pojedziemy na nowym TomTomie. Właśnie nabyłem, to będzie dopiero pierwszy raz montowane, TomTom Go 500. Zobaczymy najświeższe mapy, dożywotnie mapy. Myślę, że wszystko będzie dobrze funkcjonowało. Ładujemy dzisiaj do Niemiec i śmigamy w stronę Niemiec. Jak dalej będzie, będziemy w kontakcie. Jeżeli będę miał dostęp do internetu, to dam znać. Wszystkiego dobrego. Na razie. Godzina 14.00. Jadę do firmy. O 12.00 już byłem gotowy do wyjazdu z domu. Ale odciągnąłem to troszeczkę z tego względu, bo mam kontakt z kolegą, który jedzie właśnie moją maszyną, firmową maszyną. Kontaktowałem się z nim i jeszcze niedawno był na rozładunku, a z miejsca rozładunku do firmy ma 220 km. 220 km, tam gdzie rozładowywał, będzie musiał jechać landówkami 3 godziny. No to będzie godzina, która? 17. Ja o 15 mam załadunek. O 15 mam załadunek. Do lotu 40 km. To o której będę na załadunku? O 18. Niech żyje zdolność. Zdolność i logistyka. Ja jutro mam rozładować. Zobaczymy, jak to będzie. Będziemy później się wypowiadać. Na razie. Witajcie. 30 października 2013 rok. Do celu rozładunku zostało mi 370 km. Wczoraj zrobiłem fajny holownik. Amerykański. Wczoraj niestety mój kolega, który jechał do mnie, miał bardzo duże opóźnienie. O 15 miałem ładować, a on dopiero na firmę zjechał o godzinie 18. Strategia była inna, obliczenia, przemyślenia. Tak musiało się stać, jak się stało. Pojechał na miejsce załadunku. A że ja jestem bezdomny, nie mam domu, pojechałem za nim, jego osobówką. Tam też dokonano załadunku. A że ja bezdomny, nie miałem dachu nad głową, musiałem przenocować w ciężarówce do drugiej w nocy. Od drugiej dzisiejszego dnia pedałuję. Miałem 720, teraz mam 369 km do rozładunku. Zależy mi, żeby to rozładować. Może być, że dojadę tam na 9 godzin z minutami. A dlaczego mi tak bardzo zależy, żeby rozładować? Bo jest taki termin, a druga rzecz jest taka, że miałem dzisiaj również załadować, o ile bym o 15 był na załadunku. Auto się spóźniło, kierowca nie dojechał, utrudnienia na drogach. Stało się, jak się stało. I w tym wszystkim całym opóźnieniu szczęście takie, że jutro w tej części Niemiec akurat pracują, gdzie będę miał załadować. Jak załaduję jutro, to śmigamy do Pampeluny. Tam mamy rozładunek w poniedziałek.
Moi drodzy, dwa tygodnie mojego pobytu w domu nie poszło na darmo. Nie poszło na darmo. Mówię wam, dwa tygodnie ciężkich negocjacji. Próśb, pisma, nieprzespane noce. Aż w końcu musiałem napisać do Strasburga, żeby moja małżonka powiedziała ok. Jednak oni działają w tym Strasburgu. Zajmują się poważnymi sprawami. A tak na serio, no nabyłem sobie właśnie urządzenie, to co widzicie, TomTom Go 500 do żywotnej mapy. Zobaczymy jak się spisze. Mapa jest dla osobówek, nie dla ciężarowych. Widzę już mały minus tego. Może jeszcze nie wiem gdzie, no menu jest takie proste. Nie masz tyle ikonek co w poprzednich urządzeniach. Też się wzorowałem, pracowałem na tą. No i tutaj jest mniej, jest niby prościej, ale nie widzę możliwości wprowadzenia współrzędnych geograficznych. Bo mojemu jest to minus. Minus tej mapy, tego urządzenia. Bo nieraz miałem sytuację, że jechałem gdzieś na pole i miałem podane w zleceniu współrzędne geograficzne, żeby wpisać i jechać zawieść solary. Z prawej strony drugi minus, który zauważyłem, to to, że tutaj o, są ikonki, stacje paliwowe, fotoradary, a gdzie ikonka z parkingami? Jeżeli chcę wzdłuż trasy znaleźć parkingi i nie stacje paliwowe, mogę tam w menu ustawić znajdź parkingi, pokaż wzdłuż trasy. Czemu trzeba wchodzić w menu do środka, nie rozumiem. Wystarczyło dostawić. Nie ja produkowałem, nie ja wymyślałem, ale po prostu mówię, jaki tu jest już minus, jeżeli takie coś trzeba robić. Zobaczymy jak to jest w 3D, tutaj teraz przerzucimy. Pokaż tutaj, o jakie tutaj są możliwości. Zwiększamy, zmniejszamy paluchami. Proszę bardzo, przesuwanie. Jest sprytne jeżeli chodzi o przesuwanie, szybkie znajdywanie jakichś punktów. W poprzednich urządzeniach, no to teraz mówię o plusie prawdopodobnie, no nie prawdopodobnie, tylko na pewno. Ruch, przesunięcie, takie coś, takie tak, mapy, kosztowało mnie to oczekiwaniem, aż ona się namyśli i pokaże po każdym przesunięciu pozycję, którą chcę zobaczyć. A tutaj przesuwam, jest to dobre. I to już jest plus, to już jest plus. No zobaczymy, popracujemy na tej mapie. Przytrzymamy, wejdziemy. No zmieniaj pozycję. Nie rozumiem. Moje drobne paluszki są chyba za duże. No i zmieniło i jedziemy. No myślę, że posłuży mi trochę lat. No jednak wydatek był 950 zł. Powinno mi to służyć, tym bardziej, że aktualizację map nie będzie, że nie wie, gdzie jadę, nie będzie świrować, co jest istotne, czyli życzę jej powodzenia i do przodu. Dwa tygodnie mi nie była maszyna, teraz widzę, się rwie do pracy. Wyprzedza, że aż huczy. Chwała jej za to, że mocy nie straciła przez te dwa tygodnie. Koniki brykają. 24 tony mam załadowane konstrukcji stalowej dachu, pokrycia dachu. Jak gdzieś tam, jak już będę na rozładunku, to zrobię fotkę. 290 do celu, 290.
I oby tak było, żeby nic się nie działo, żeby nic się nie sztamowało, żeby tak dojechał w dobrym czasie, jakby coś zostało, to może jeszcze bym zaryzykował na załadunek, bo załadunek mogę dzisiaj, najpóźniej jutro. Ale nic tutaj nie gdybam, bo jestem w Niemczech. I proszę bardzo, i osobóweczki się wyprzedza. A co, się nie da? Da się. Jo! O! Helmut się obudził. Powrotem wracamy wcześnie do porządku dziennego na prawy pas. Usłyszał, że Polak mówi, co się nie da i poszedł długo. Godzina 10. Jaka 10? 11? No jaka 11? Dobra, 10:50. Ja patrzę na nawigację i na zegarek, a na nawigacji jest pokazany cel przyjazdu do celu, o której przyjazd, że niby 11:55. Jest 10:50. Zjeżdżam teraz na pauzę. 100 km do celu rozładunku, do miejsca rozładunku. Nieźle. Jakoś dzisiaj szczęśliwie, jak na razie do tej pory, Helga i Helmucik gdzieś tam się ukryli i samotnie spędzają zaciszu w kąciku domowym poranek. Cieszę się i oby tak częściej. Później po pauzie zobaczę, ile będę miał wyjechane. Jest nadzieja, że spokojnie to rozładuję, tylko szkoda, że krótko pracują na załadunku, bo niedaleko mam podjazd na załadunek, ale krótko robię. No zobaczymy. Ja wam powiem, że po tych 2 tygodniach, no pauzę 50 minut przespałem, o 2 dzisiaj wystartowałem, o 22 się położyłem, 4 godziny, nie jest tak źle. 4 godziny spałem, nie jest tak źle. Samopoczucie jest ok. Myślałem, że będzie gorzej po tych 2 tygodniach, ale jakoś się ogarnąłem. 7:49. 7 godzin 49 minut. Do celu 100. To przejechałem w 7 godzin, powiedzmy 7 godzin 50 minut. Przejechałem 620 km. To jeszcze będę musiał mieć z 1,5 godziny. 8. Załadunek chyba dzisiaj wykluczony. Raczej wykluczony. Będę miał za mało czasu. A 30 km z tego, co mi wiadomo, jest podlotu do załadunku. Na razie życzę smacznego. Trzeba zjeść jakieś śniadanko. Godzina 13:00. Właśnie dojeżdżam na miejsce rozładunku. Dźwignę trochę zestaw. Dotarłeś do celu. Tutaj od parkingu przejechałem godzinę 17. Chyba nie ma co dzisiaj w ogóle ryzykować zjazdą na załadunek, bo to będzie wszystko na oparach. Nie wiem, ile mam kilometrów, ale tak zgaduję, może 30 kilometrów. Przebiję, będę wiedział. Ale myślę, że nie ma najmniejszego sensu, żeby dzisiaj, teraz nie wiem, czy z 2 stron będą zdejmować, czy z jednej. Halo, Helmutek, eine Seite, zwei Seite. Zwei Seite. Okej. Okay. Już wiem. Zrozumiał, widzicie, jaki ma dobry słuch skubany? Halt. I 2 strony do otwierania. Dobra, później pogadamy. Idę, działam, rozpinam i zobaczymy, jak to będzie. I tak to właśnie wygląda ten towar. 2 strony. 2 strony rozplandekowane. Najpierw tył. Z tyłu elementy pozdejmuję. Przesunę konnicę do końca i wtedy przód. I będzie ok. 2 strony. 1 stroną ładowali, 2 strony trzeba niestety. 2 strony trzeba rozplandekować, bo ma widlaka z krótkimi widłami. No, czekam, teraz przyjedzie i
Działamy. Witajcie na zakończenie dnia. Nie wiem, czy mnie widać. Jak mnie nie widać, to powiem wam szczerze, idźcie do kulisy, do okulisty, bo jest niemożliwe, żeby było mnie nie widać ze względu na gabaryty, nawet gdyby było tu najciemniej, jak pod latarnią. Słuchajcie. 16.30. Zakończony dzień pracy. Zakończyłem dokładnie 15. Godzinę, o godzinie 15.15 zjechałem tutaj na parking. Na miejscu rozładunku byłem o 13, ruszałem o 2 w nocy. O 2 w nocy śmignąłem 720 km, a zajęło mi to wszystko ze zjazdem tutaj na parking 9,5 godziny. Jutro ładujemy, moi drodzy, w miejscowości Minster w Niemczech i lecimy kierunek Pampeluna. Śmigamy do Hiszpanii. Do Hiszpanii sobie śmigniemy. Z tej Hiszpanii po rozładunku w poniedziałek. W poniedziałek mam, z tego co tam spojrzałem po kodach, tak mniej więcej, nawet nie przeliczałem, może 40 km w drodze powrotnej załadunek, kierunek Hanower. Z rozładunkiem okolice Hanoweru z powrotem wracamy do Niemiec. Rozładunek w czwartek. Fajnie będzie, w czwartek bym rzucił i już wtedy bym podążał prawdopodobnie. Prawdopodobnie, powtarzam, do domu. Piątek niestety nie będę mógł być u bliskich na grobach swojego taty świętej pamięci. Jest to przykre, bo wszyscy się jednoczymy. Wtedy modlimy za zmarłych. Pomodlę się również za nich, będąc tutaj na wygnaniu. Drugi rok rzędu nie przyjdzie mi na wszystkich świętych być na grobie najbliższych mi osób. Trudno. Trudno. A widzicie, znalazłem coś. Będąc w domu, robiłem porządki. Tu nie będzie widać, będzie widać, nie będzie widać. Może przysłonię firankę. Robiłem porządki, tak się zastanawiałem. Gdzie ja tego neona używałem? Gdzie ja go miałem? Ale wiecie co? To ja nazywam neon, ale ten neon, jak to ja mówię, ma 22 lata. 22 lata. I miałem dylemat, pod jakie wolty podłączyć. 12,24. Włączył ja po 12. Bradzienko, ład, mówię, tak blady, to nawet mnie, mówię, komar nie zobaczy z 2 metrów. No to 24 zapodał ja. Oj, patrzcie, nie wiem, czy będzie widać. Widać? Widać. W nocy to będzie, jasność nastąpi niesamowita. Witajcie, witajcie. 31 października 2013 rok, godzina 7.30. Do miejscowości Minster do załadunku mam 14,9, 15 km. O 8 mam, tam ładuję, o 8 godzinie, tak więc spokojnie. Postoju na tym parkingu wyszło mi 16 godzin, 15 minut, właśnie wpiszę teraz rozpoczęcie. I ta pauza, mimo tylu godzin, 16 godzin, 14 minut, będzie zaliczana podczas kontroli jako pauza 9-godzinna. A dlaczego? Wczorajszego dnia ruszyłem o 2.00. Zakończyłem pracę na tym parkingu o godzinie 15.15. Ile mamy godzin, moi drodzy? Ile? 13, prawda? 13 godzin, 15 minut. Teraz, żeby wyszła mi pauza długa, to 13 godzin, 15 minut dodać 11 daje nam 24 godziny, 15 minut. Czyli przekroczyłem 15 minut. Gdybym stanął przed 15 lub też równo o godzinie 15 by była ta moja pauza teraz zaliczona jako pauza 11-godzinna. A że stanąłem o godzinie 15.15, te 15 minut przekroczyło powyżej 13. No i niestety, mimo tego, że tachograf wyświetla 16 godzin 14 postojowego, ta pauza w razie kontroli będzie zaliczana jako pauza 9-godzinna. Pozostały mi jeszcze dwie dziewiątki. Dwie pauzy 9-godzinne. 3 razy w tygodniu można zrobić 9.
to co? Pracujemy, jedziemy na Minster, 15 km, załadujemy i śmigamy do Pampeluny. Kilometr 600 do celu, 7:49. I tak stoję na skrzyżowaniu, tak spoglądam przed siebie, co to jest. Jakieś schodki, jakieś tam barierki, co to, drabinki, pozostałości po czymś, czy zrobili dla zakręconych maniaków coś do chodzenia w koło. Jadę teraz na starej nawigacji, która świrowała, która świrowała, już chciała się popsuć i naraz chyba się wystraszyła, że w konkurencji z drugą musi pracować i przestała się psuć. Tak uruchomiłem ją od niechcenia wczoraj i zaświrowała. Naprawiła się. Mówi, o siester, nie będziesz mnie tu wyżerać. Ja tu z Adamem tyle czasu pracowałam, a ty teraz się tu wpierdzielasz? O nie, 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 nie. Mam nadzieję, dojechałem na tą ulicę. Przejechałem, przekręciłem kółeczko. Jadąc z kartką w dłoni. Oczywiście firmy brak. Zatrzymałem się tutaj po lewej stronie, poszedłem do pierwszego lepszego biura i on mi mówi, że tu jest po prawej stronie ta firma, tylko jest stara nazwa. To co ja się pytam, to jest stara nazwa. Mam nadzieję, że zlecenie jest aktualne, bo by były jaja, chyba ta nazwa się nie zmieniła wczoraj, co? Zlecenie ktoś dał na załadunek. Tu się okazuje, że firma jest pod inną nazwą. Jeszcze może coś innego produkują. A, to będzie fajnie. Tylko jak tu teraz wjechać, no? Jak tu wjechać? No i zobaczycie, i tutaj o, dotarłeś do celu. Teraz gdzie dotarłeś do celu, no? No zobaczcie teraz, tak samo było wtedy, powtarzam tą samą sytuację. Dojeżdżam, no i gdzie dotarłem do celu? Tu w prawo ani szyldu, tutaj po prawej jest jakaś inna firma. A ja niestety, no muszę chyba, no wjechać tutaj, w tą ulicę, gdzie jest zakaz wjazdu i ślepa ulica. No próbujemy. Jeżeli tam nie mogłem wjechać, najwyżej będę cofał. Trudno się mówi. Bądź tu mądry i zgadnij, że z drugiej strony jest wjazd w taki sposób, jak tutaj wyglądało, że to na budowę droga prowadzi, tym bardziej, że znaki. Ej. No i dobra. Ważne, że jestem. Ważne, że to tutaj i mam nadzieję, że też tutaj mnie załadują. Chyba, że się okaże, że to jest inna firma. A ten był za mną, kurczę! Też widzę, kółko zrobił i chyba się zorientował, gdzie jest co. Dobra, idę szukać czegoś więcej. A my będziemy nakładać jedną stroną. Boczek otwieramy i będziemy ładować. Teraz sobie grzecznie. O, może skręcimy bardziej w prawo, żeby żaden nie urwał mi tu lusterka. I czekamy cierpliwie, wciśniemy sobie pauzę, godzina 8:16. I czekamy. Ładuję teraz towar do Pampeluny. Chcieli, żebym pasami wiązał. Pokazałem im jeden karton. Jak zaczynałem zaciągać pasami, to karton się po prostu ugniatał. Nie ma takiej opcji zatrzymania. Będę dawał poprzeczki teraz wszystkie niżej na wysokość ładunku. No i podkładam teraz gumę antypoślizgowe pod każdą paletę, no i tyle mi pozostanie. Pasami na pewno tego nie zepnę, to jest absurdalne, zniszczę opakowania, a w Hiszpanii powiedzą, że jest problem, prawda? I w taki właśnie sposób załadujemy 34 palety. Nie będziemy wiązać, dam, mówię, to jeszcze raz się powtórzę, poprzeczki te po prawej, jak widzicie, po prawej łaty dam niżej, wszystko pozdejmuję, żeby w razie czego, jakby się miał towar przesunął, żeby był zabezpieczony łatami.
listwami między konicami, będzie wzmocnienie. No i tak będziemy musieli jechać z tym towarem. Słuchajcie, moi mili, teraz idę z semerką, którą sam wypisałem, bo nie mówili, żeby wypisać, w pozycji 18, zastrzeżenia i uwagi przewoźnika. Wpisałem taką rzecz następującą, czytam. Brak możliwości zabezpieczenia towaru pasami grozi uszkodzeniem ładunku. Załadowca zakazał tego typu zabezpieczenia. Jeżeli CMR-kę mi podbiją, ja jestem chroniony czysty na swój sposób w razie kontroli policji. Niech udają się do zleceniodawcy, załadowcy. Ja muszę siebie też chronić. Po prostu dociągając pasy, te kartony siadały, miało się z celem. Po prostu porozwalałbym cały ładunek, popękałoby to, się rozsypało. Nawigacja mówi, że już mam jechać, a ja muszę iść podbić CMR-kę. Zobaczymy, jak to będzie. Może podbiją. CMR-ka podbita. Jest jak powinno być. Czyli swój tyłeczek zabezpieczyłem w jakiś sposób w razie kontroli. Skręć w lewo. Do celu rozładunku, do miejsca rozładunku w Hiszpanii około 1500 km. Spóźnione żółte. Winetka zakupiona na tankszteli Restermark. To jest bodajże 400. Teraz nie chciałbym skłamać, wprowadzić kogoś w błąd, ale powiedzieć 453, a zaraz zobaczymy, wyjedziemy. Tutaj, no tutaj można sobie właśnie winetę kupić na Beneluxy. Teraz sprawdzimy dokładny kilometr. Zapniemy pas, bo BAG Adam wystartował, jeździ w pasach, ale oczywiście się zapomniał. Wyjeżdżamy i mamy kilometr 454. No to 453 można powiedzieć. 453 kilometr Restermark. Można sobie winetę kupić, żeby tam się na granicy na wolno nie szamotać, nie spacerować. Raz, raz i do przodu. Pedałujemy. A czy ja powiedziałem, na jakiej autostradzie to jest? Jak nie, to mówię. Autostrada A2, 453 kilometr. Po 3 godzinach, 10 minutach dojeżdżam do granicy z Belgią. Zobaczymy, jak potem objadę Paryż. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja na Paryżu. I uzależnię, jak to pracować dzisiaj. Albo 9. Mam dwa tylko wyjścia. 9 i 10. Drugiej dziesiątki już nie mam, niestety. I trzeba będzie się ładnie dostosować. Tachograf się drze, więc musimy zjechać. 4.15 wyjechane. Zjeżdżamy 1170 km. Robimy tutaj pauzunię i śmigamy sobie po pauzie. Dalej. Porównuję nawigację tą nową i tą poprzednią, starą, która odżyła, która nie ma niemożliwości aktualizowania map. To powiem wam, że stara, ale jara. Przynajmniej wiem, jak jadę, na jakie autostrady mnie kieruje. Informacja o góry na wyświetlaczu, jaki kierunek, w jakim kierunku jadę. A ta nowa, to ona chyba za te bajery, to się chyba za ten wyświetlacz taki fajny, bajerancki zapłaciło, bo chyba za nic więcej. Pojadł. Odpoczął? Nie odpoczął. No to co robi?
Pracuję, pracuję. Brek, 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 brykamy. Nie ma to, że tamto. 4.53. 5 godzin. 5 godzin wyjechane. I tak, żeby miało to ręce i nogi, żeby dobrze to było rozegrane. To chyba dzisiaj rozpracujemy to na 9 godzin. A jeżeli podejmę taką decyzję, że na 10, no to będę musiał gdzieś jeszcze przypauzować. Ojo, 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 ojo. Przepowiednia, wodza z plemienia, tu mi tam, wiecie o co chodzi, o co kama. Bracie z brodą i lokami, czy wiesz, że przed tobą 240 batów jest? 30 batów wyczerpałeś, 210 jeszcze masz, przeliczając na godziny, 3,5 zostanie na twój szlak. Do Paryża, gdzie to jest? Nie wiem, bracie, gdzie Paryż, ale medytowałem i wiem, że wieżę tam kiedyś stawiałem. W innym życiu, kim inny byłem i teraz wiem, co tam robiłem. Byłem kiedyś nitem w stali, teraz jestem zardzewiały. Może stań sobie przed Paryżem i zacznij jutro z rana. Chyżej, chyżej. Jutro może nie, pomyliłem dni. Zacznij w sobotę po pauzie. O se, o. Poszły baby stąd! Dobra. Już jeden korek zaliczyłem, z tyłu widać takie wykrzykniki. Teraz przede mną następny. Jest oznakowany tutaj wykrzyknik, kreska, no ale niestety nie mam możliwości tego objechania. Jest to na wysokości Lille. I nie wiem, czy się nie zakończy moja praca przed Paryżem dzisiaj. Najprędzej to tak wygląda, że stanę przed Paryżem i dopiero w sobotę wystartuję wcześniej, żeby Paryż przeskoczyć i dalej pomknę. No tak to będzie wyglądało. Tak to się zapowiada. Czuję, że Paryż będzie zapchany. Będę jeszcze bliżej Paryża, będę się dowiadywał. No ale nawet gdybym chciał za Paryż przyjechać, to muszę pauzę zrobić, bo nie ma sensu. A tutaj mam teraz do Paryża 190, to jest 2,5 godziny. 2,5 godziny, a wyjechane godzina 13. Godzina 13, 2,5, 3,40 godzina. Kurczę. A do 4 do 9, tak ani tak, ani tak. I zaraz będę miał sztalicho. No plus tej nawigacji, że pokazuje korki, że krzyczy wcześniej. Chociaż tyle dobre. Tak się zastanawiałem, za co ja tyle pieniędzy wydał. A ręce wam latają. Postawcie ten monitor na równy, to nie będzie tak się telepał. Na razie. Zobaczymy, jak to będzie.